Słońce leniwie wschodziło nad horyzontem, kiedy Joanna otworzyła oczy. Światło słoneczne prześwitywało przez zasłony, rzucając złote refleksy na ściany sypialni. W tym cichym poranku wszystko wydawało się być w porządku, aż do momentu, gdy Joanna sięgnęła po swój telefon. Spojrzała na budzik, a kiedy spojrzała na ekran, przewinęły się emocje. Na początku było to zdziwienie, a potem szybko zmieniło się w coś zupełnie innego, coś, co przyprawiło jej serce o szybsze bicie i zimny pot na skroniach. W jednym z komunikatów była fotografia, jej mąż, Michał, przytulał inną kobietę. Joanna poczuła, jakby ktoś wbił jej nóż prosto w serce. To zdjęcie było jak uderzenie pioruna, które burzyło spokój jej dotychczasowego życia. Podniosła telefon, starając się skupić na szczegółach. Zobaczyła uśmiech Michała, który na co dzień był jej oparciem i wsparciem. Ale tym razem uśmiech był skierowany w stronę innej kobiety. Joanna zamarła, a w jej umyśle pojawiły się tysiące pytań bez odpowiedzi. Eliza. Ta kobieta na zdjęciu to Eliza, koleżanka Michała z pracy. Zdjęcie było tylko wierzchołkiem góry lodowej, wymiana wiadomości, które znalazła później, tylko potwierdziła jej najgorsze obawy. Michał ją zdradzał. Joanna poczuła, jak gorzka gorycz zalewa jej gardło. Była w szoku, ale jednocześnie wiedziała, że musi zachować zimną krew. Musiała działać, zanim straciła kontrolę nad sytuacją. To był punkt zwrotny, który wymagał od niej podejmowania decyzji, decyzji, które miały zmienić jej życie na zawsze. Joanna oparła głowę o dłoń, czując jak ból serca wypełnia jej wnętrze. Jej umysł był skoncentrowany na jednej rzeczy, na tym, co właśnie odkryła. Nie mogła pozwolić, aby emocje wzięły nad nią górę. Musiała zachować zimną krew, musiała zachować jasność umysłu. Muszę to sprawdzić, powiedziała sobie na głos, choć tylko wewnętrzny dialog prowadziła. Muszę mieć pewność, zanim zrobię cokolwiek. Postanowiła, że przed podjęciem jakichkolwiek działań musi dokładnie zbadać całą sytuację. Nie mogła pozwolić, aby impulsywność doprowadziła ją do nieodwracalnych decyzji. Nie chciała dać Michałowi ani Elizie satysfakcji, że wywołali w niej emocje. Musiała działać rozważnie, musiała działać mądrze. Usiadła z laptopem przy biurku, włączając go z trudem, kiedy jej ręce drżały. Przeglądała wiadomości na telefonie, analizując każde słowo, każde zdjęcie, każdą rozmowę. Musiała znaleźć więcej informacji, musiała dowiedzieć się więcej. W miarę jak przeglądała treści, serce biło jej jeszcze szybciej, a gniew w niej narastał. Ale wewnętrzny głos podpowiadał jej, że musi być cierpliwa, musi być wytrwała. Tylko wtedy będzie miała pewność, tylko wtedy będzie mogła działać. W ten sposób rozpoczęła się wewnętrzna burza, burza emocji, burza myśli, która miała zmienić wszystko. Joanna wiedziała, że dopiero na końcu tej burzy znajdzie spokój, ale musiała przejść przez nią, aby dotrzeć do celu. Po odkryciu zdrady Michała, Joanna weszła w fazę działania. Musiała zebrać wystarczająco dużo dowodów, aby mieć pewność i poczucie sprawiedliwości przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Zdecydowała się obserwować swojego męża, analizując każdy jego ruch i zachowanie. Zauważyła, że Michał ostatnio zachowywał się inaczej. Był bardziej zamknięty w sobie, często wychodził z domu rano przed pracą i wracał późno wieczorem. Jego telefon również zaczął być dla niej przedmiotem szczególnego zainteresowania. Zaczęła zauważać, że skutecznie unikał go w jej obecności, a jego reakcje na wiadomości czy połączenia były podejrzanie nerwowe. Nie była to łatwa sytuacja dla Joanny. Każde zaskakujące zachowanie Michała budziło w niej ból i złość, ale jednocześnie dawało jej motywację do dalszego działania. Wiedziała, że musi być dyskretna i ostrożna, aby nie zdradzić swoich podejrzeń. Zaczęła więc śledzić Michała wirtualnie, przeglądając jego wiadomości, rozmowy telefoniczne i aktywność na mediach społecznościowych. Była to pracochłonna i trudna praca, ale w końcu udało jej się zebrać wystarczająco dużo dowodów, które potwierdziły jej najgorsze obawy. Gdy przeglądała te dowody, poczuła, jak gorzki smutek napełnia jej serce. Ale jednocześnie w niej budziło się poczucie determinacji i siły. Wiedziała, że ma już wystarczająco dużo informacji, aby podjąć kolejne kroki. Teraz przyszła pora na konfrontację. Kiedy Joanna miała już absolutną pewność co do zdrady Michała, poczuła, że musi działać. Ale nie chciała działać pochopnie. Nie chciała dać mu łatwego wyjścia z tej sytuacji. Chciała, żeby poczuł to samo, co ona, ból zdrady i poczucie opuszczenia.
Zaczęła planować swoją zemstę. Ale nie była to zemsta wybuchowa, irracjonalna. To była zemsta przemyślana, zimna, jak lód. Joanna wiedziała, że musi działać ostrożnie, aby nie zdradzić swoich zamiarów. Musiała zebrać wystarczająco dużo dowodów, aby zniszczyć jego reputację i karierę. Planowała każdy krok. Analizowała, jakie informacje mogą najbardziej zaszkodzić Michałowi. Zbierała dokumenty, rozmowy, e-maile, wszystko, co mogło potwierdzić jego zdradę. Wiedziała, że musi działać subtelnie, aby nie narazić się na odkrycie przez Michała. Ale zemsta nie była jedynym celem Joanny. Chciała, żeby Michał poczuł konsekwencje swoich działań. Chciała, żeby zrozumiał, jak bardzo ją zranił. I chciała, żeby wszyscy wiedzieli, kim naprawdę jest. To był moment, w którym Joanna przejęła kontrolę nad sytuacją, decydując się na działanie z pełną determinacją i siłą woli. Nie był to łatwy czas dla Joanny. Z każdym nowym dowodem, który odkrywała, w niej narastała mieszanka emocji, gniewu, smutku, ale także determinacji. Wiedziała, że musi działać, aby nie tylko obronić swoją godność, ale także zemścić się za zdradę, która ją tak dotknęła. Gromadzenie materiałów na Michała było dla Joanny jak wchodzenie na pole minowe. Każdy krok musiał być wykonany z najwyższą ostrożnością, aby nie wywołać podejrzeń. Joanna wiedziała, że musi być dyskretna i nie pozostawiać żadnych śladów. Zaczęła od rejestrowania wszystkich rozmów telefonicznych Michała. Właśnie te rozmowy, które wcześniej były dla niej źródłem radości i wsparcia, teraz stały się przedmiotem jej podejrzeń. Umiejętnie instalowała aplikację do nagrywania rozmów na jego telefonie, a następnie analizowała zebrane nagrania. Ale to nie wszystko. Joanna zabrała się również za analizę korespondencji e-mailowej Michała. Przeszukiwała jego skrzynkę odbiorczą w poszukiwaniu jakichkolwiek podejrzanych wiadomości. Każdy szczegół, każde słowo było dla niej istotne. Musiała znaleźć dowody, które potwierdzą jego zdradę. Spotkania z Elizą były kolejnym elementem, którym Joanna postanowiła się zająć. Monitorowała każde jego wyjście, starając się zarejestrować każde spotkanie z tą kobietą. Była to dla niej bolesna konfrontacja z rzeczywistością, ale wiedziała, że musi wziąć to na siebie, aby osiągnąć swój cel. Dni przemijały, a Joanna coraz bardziej zagłębiała się w swoje śledztwo. Spędzała godziny na analizowaniu zebranych informacji, szukając słabych punktów Michała. Nie było to łatwe zadanie, ale w końcu udało jej się zebrać wystarczająco dużo dowodów, aby potwierdzić swoje podejrzenia. Kiedy miała już wszystko gotowe, Joanna zaczęła planować swoją akcję. Wiedziała, że musi działać szybko, zanim Michał zdąży się zorientować. To był moment prawdy, moment, który zdecydował o jej przyszłości i o przyszłości Michała. Po wielu dniach intensywnego gromadzenia dowodów, Joanna czuła się gotowa na ostateczny akt zemsty. Była w pełni przygotowana, miała wszystko dopięte na ostatni guzik. Postanowiła, że nadszedł czas, aby wyprowadzić Michała na prostą i ukarać za jego zdradę. Ubrała się elegancko, czując w sobie determinację i siłę. Wzięła ze sobą wszystkie zebrane dowody, które miały obnażyć prawdziwe oblicze jej męża. Ten dzień był przełomowy, to był moment, kiedy Joanna miała wystąpić z całą mocą przeciwko zdradzie Michała. Wyszła z domu, czując, jak adrenalinowy przypływ mija przez jej żyły. Po drodze do biura Michała jej myśli krążyły wokół jednego celu, ukarania go za jego podłe postępowanie. Dotarła do biura Michała i nie wahając się, udała się do jego szefa. Zdecydowana i z mocnym krokiem wtargnęła do gabinetu, trzymając w dłoniach zebrane dowody. Spotkała się tam z jego szefem, przed którym otworzyła kartę z prawdziwym obliczem Michała. W jej oczach płonęło ogniste pragnienie sprawiedliwości. Pokazała mu wszystkie zebrane dowody, opowiadając mu o zdradzie, kłamstwach i obłudzie, którą Michał na nią sprowadził. Szef był zszokowany i oburzony zachowaniem Michała. Jego twarz wyrażała zdumienie i gniew, gdy przeglądał zebrane dowody. Obiecał Joanny, że podejmie odpowiednie kroki wobec Michała. To był moment triumfu dla Joanny, moment, w którym poczuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, a sprawiedliwość zostanie w końcu spełniona. Upadek Michała był szybki i bezlitosny, niczym gwałtowny sztorm niszczący wszystko na swojej drodze. Informacje o jego zdradzie szybko rozeszły się po firmie, szerząc się jak płomień w suchym lesie. To było jak uderzenie w twarz dla wszystkich, którzy go znali, szokująca i niemalże nie do uwierzenia.
Reputacja, którą Michał latami budował, legła w gruzach. Ludzie, którzy go dotąd szanowali i podziwiali, teraz odwrócili się od niego z obrzydzeniem. Jego nazwisko stało się synonimem zdrady i obłudy, a on sam, pariasem wśród swoich byłych kolegów z pracy. Szef, który wiedział o całej prawdzie dzięki Joanie, nie miał litości. Nie było miejsca na dyskusję czy wyjaśnienia. Decyzja o zwolnieniu Michała była jednoznaczna i nieodwołalna. Złamanie zaufania pracodawcy oraz naruszenie zasad etyki zawodowej to grzechy, których nie dało się przebaczyć. Gdy Michał ostatecznie dowiedział się o swoim upadku, jego reakcja była przewidywalna. Zdruzgotany i zdesperowany próbował tłumaczyć się, próbował usprawiedliwiać swoje zachowanie. Ale jego słowa były puste i bezwartościowe w obliczu faktów. Nikt nie uwierzył w jego wyjaśnienia, nikt nie dał mu szansy na odbudowę zaufania. Dla Joanny był to moment trudny do opisania. Choć triumfowała w swoim zwycięstwie, to jednak nie mogła nie odczuwać współczucia dla Michała. W końcu to była osoba, którą kochała, osoba, która zadała jej ból, ale także osoba, która teraz musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Upadek Michała był dla Joanny momentem, który ostatecznie zamknął ten bolesny rozdział jej życia. Był to również czas refleksji i zadumy nad tym, co tak naprawdę się wydarzyło i nad tym, co przyniesie przyszłość. Gdy Joanna dowiedziała się o upadku Michała i jego zwolnieniu z pracy, wiedziała, że to był koniec. Koniec nie tylko dla jego kariery zawodowej, ale także dla ich małżeństwa. Nie mogła już być związana z kimś, kto ją zdradził i oszukał. Zbyt wiele było już ran w ich związku, aby móc go naprawić. Zdecydowała się na zakończenie tego bolesnego rozdziału swojego życia. Potrzebowała zamknąć drzwi do przeszłości, aby móc otworzyć nowe, pełne nadziei i możliwości. Zorganizowała spotkanie z Michałem, wiedząc, że musi powiedzieć mu prawdę. Usiedli naprzeciwko siebie, a atmosfera była napięta i ciężka. Joanna musiała zachować zimną krew, musiała być stanowcza w swojej decyzji. Chcę rozwodu, powiedziała w końcu, nie owijając w bawełnę. Jej głos był stanowczy, choć wewnętrznie drżała ze smutku i bólu. Michał wyglądał, jakby oberwał gromem. Jego twarz wyrażała niedowierzanie i rozpacz. Próbował przekonać Joannę, że to był tylko jeden błąd, że może naprawić to, co zepsuł. Ale ona była nieugięta. Nie mogła już mu zaufać. Ta zdrada zatruła ich małżeństwo, niszczyła fundamenty ich zaufania i miłości. To był koniec, którego Joanna się obawiała, ale wiedziała, że musi go stawić czoło, aby móc iść dalej. Teraz musiała skupić się na sobie, na swoim własnym szczęściu i odnalezieniu siebie pośród ruin ich związku. Po trudnym procesie rozwodu Joanna poczuła, że musi odejść od tego wszystkiego, co ją wiązało z przeszłością. Postanowiła wyrwać się z tego toksycznego kręgu i zacząć wszystko od nowa. Wyprowadziła się z miasta, w którym związała większość swoich wspomnień i ruszyła w nieznane, gotowa na nowe wyzwania i możliwości. Nowe miasto było dla niej symbolem wolności i odrodzenia. Tu nikt nie znał jej historii, tu mogła zacząć na nowo, bez obciążenia osądami czy wspomnieniami. Chciała zacząć nowe życie, które nie byłoby obciążone bagażem przeszłości. Pierwszym krokiem w jej nowym życiu było znalezienie pracy. Chciała czegoś, co dałoby jej poczucie spełnienia i satysfakcji, co pozwoliłoby jej rozwijać się i rosnąć. Po wielu staraniach udało jej się znaleźć pracę w małym, urokliwym miasteczku na prowincji. Zaczęła nową pracę z ogromnym zapałem i determinacją. Każdy dzień był dla niej nową szansą na odnalezienie siebie i na budowanie czegoś nowego. Wraz z nową pracą pojawiły się także nowe znajomości, ludzie, którzy przyjęli ją otwartymi ramionami i doceniali za to, kim była. Stopniowo, z każdym dniem, Joanna czuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Choć przeszłość ciągle była obecna w jej myślach, to jednak teraz mogła patrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Była gotowa na to, co miało przynieść nowy dzień, gotowa na nowy początek pełen niewiadomych, których nie mogła się doczekać. To był czas przeznaczony dla niej, czas, który pozwolił jej odkryć nowe aspekty samej siebie i na nowo uwierzyć w możliwość szczęśliwego życia. Mimo że Joanna zaczęła nowe życie, nie było to równoznaczne z zapomnieniem o przeszłości. Codziennie musiała stawiać czoło wspomnieniom zdrady Michała i bólowi, który ciągle ją gnębił. To było jak cień, który ciągle przesłaniał światło nadchodzącej przyszłości. Zrozumiała, że potrzebuje pomocy, żeby poradzić sobie z tym emocjonalnym bagażem, który niósł ją przez lata.
Postanowiła skorzystać z terapii, aby móc uporać się z demonami przeszłości i znaleźć wewnętrzny spokój, który tak bardzo potrzebowała. Podczas sesji terapeutycznych Joanna otwierała się na głębokie refleksje nad swoimi uczuciami i doświadczeniami. Terapeuta pomagał jej zrozumieć, że to, co się wydarzyło, nie definiuje jej jako osoby. Pomagał jej spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, zrozumieć własne emocje i nauczyć się radzić sobie z nimi w zdrowszy sposób. Dzięki terapii Joanna zaczęła stopniowo przezwyciężać ból i złość, które ją ogarniały. Zrozumiała, że musi przejść przez ten okres żałoby i boleści, aby móc naprawdę odzyskać siebie i zacząć żyć pełnią życia. To było trudne i bolesne doświadczenie, ale dzięki wsparciu terapeuty odkryła w sobie siłę i odporność, o których nawet nie wiedziała, że posiada. Z czasem Joanna zaczęła czuć, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. W miarę jak odkładała przeszłość do kieszeni, czuła, że otwiera się przed nią cały świat możliwości i nowych doświadczeń. Było to pojednanie z przeszłością, proces, który był kluczowy dla jej dalszego rozwoju i odnalezienia szczęścia. Z biegiem czasu Joanna zaczęła wychodzić z cienia przeszłości i otwierać się na nowe możliwości, w tym na nowe relacje. Poznała nowych ludzi, którzy przynieśli jej radość i nadzieję na przyszłość. Ale było jedno spotkanie, które zmieniło wszystko. Spotkała mężczyznę, który patrzył na nią z szacunkiem i zrozumieniem, mężczyznę, który doceniał ją za to, kim była i akceptował jej przeszłość. To był mężczyzna, który nie tylko dotykał jej serca, ale także budził w niej nadzieję na nowy początek. Początkowo Joanna czuła niepewność i lęk, obawiając się ponownego zaufania i otwarcia się na kogoś nowego. Ale ten mężczyzna był inny. Był cierpliwy i delikatny, dając jej czas i przestrzeń, której potrzebowała, aby odbudować swoje zaufanie. Powoli, ale pewnie, zaczęli się spotykać, budując wspólnie swoją przyszłość. Joanna czuła, że ta relacja była czymś więcej niż tylko nowym związkiem, była to szansa na ponowne odkrycie miłości i zaufania. Z każdym dniem Joanna zaczynała wierzyć, że może zaufać temu mężczyźnie, że nie zawiedzie jej tak, jak Michał. Było to pierwsze kroki w kierunku nowego życia, życia pełnego miłości, szacunku i wzajemnego wsparcia. To było pojednanie z przeszłością, które przyniosło jej nadzieję na przyszłość i nowe szanse na szczęście. Joanna spojrzała przez okno na nowe miasto, które teraz nazwała swoim domem. Światło słoneczne delikatnie rozświetlało ulice, a ludzie wesoło przechadzali się uliczkami. Była wdzięczna za wszystko, przez co przeszła. Za każdy ból, każdą łzę, każdą chwilę zwątpienia. Te doświadczenia, choć bolesne, uczyniły ją silniejszą i bardziej odważną. Wiedziała, że przeszłość nie zawsze była łatwa, ale teraz, patrząc w przyszłość, dostrzegała nowe możliwości i nadzieje. Była gotowa na ten nowy rozdział swojego życia, rozdział, który nie był obciążony ciężarem przeszłości, ale był pełen obietnic i nadziei na lepsze jutro. To koniec jednego rozdziału, ale początek nowego, pomyślała, czując wewnętrzny spokój i determinację. Jestem gotowa na to, co przyniesie przyszłość. W sercu Joanny było miejsce na nowe doświadczenia, nowe przygody i nowe miłości. Była otwarta na wszystko, co mogło nadejść, wiedząc, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą prowadzić do czegoś pięknego, do nowego początku.